Tym razem pani nas obudziła, żeby wyjść, znaczy nie, bo do 10, no będzie, że do 10 trzeba puścić, więc nie trzeba będzie przez okno skakać z walizkami. Dobra, ja powoli się zbieram, to Tomek wraca do Ameryki pojutrze, ja jutro muszę tak wstać o 6 rano, więc tak najpóźniej o 3 bym chciał stąd wyjechać. Obiecałem Tomkowi, że go zabiorę też do Warszawy. Gdzieś tam hotel wezmę i jadę o 6 rano odlot. No i tam Tomek, gdzie tam będzie, sobie jeszcze jeden dzień posiedzi. No i tak to wygląda. Fajnie było, mimo że krótko, fajnie, ale jeszcze gdzieś tam idziemy zobaczyć, co się dzieje, bo tam chyba jeszcze jakieś zawody dzisiaj są. Ja wyszły wczoraj ludzie, bo oczywiście bateria mi siadła. Powerbanka mam, no ale nie ładuje mi, tak? Coś z telefonem mam, że mnie nie chce ładować, więc telefon się wyczerpał. Jak zwykle na najlepsze akcje. Byliśmy w tym starym szpitalu jakimś. Spotkaliśmy jakąś tam grupkę ludzi i oni wychodzili ze szpitala tego psychiatrycznego i tam chodzą o takich urbex takich typu. Chodzą w jakichś budynkach opuszczonych, tak. Tam jedna dziewczyna płakała, bo jakieś słyszała głosy dzieci. Wszyscy tam mówili, że spieprzyli stamtąd, bo jakieś głosy, odgłosy słyszeli, nie? Więc mówię, ty, tak mówimy, a zaczęło się od tego, że mieliśmy tam resztkę, znaczy mieliśmy wódkę, mówię, ty, czy macie coś do popicia, napijemy się, nie? No i żeśmy tam się z nimi napili, opowiedzieli nam tą historię, mówię, ty, no to wracamy, zobaczymy, co tam się dzieje. Ty, na czwartym piętrze było jakieś światło, ktoś tam był w tym hotelu, ale to ktoś był, zdaje mi się, jakiś gostek z zewnątrz, tak? Poszliśmy do środka, tam coś ludzie się kręcili, też jakieś dziewczyny z chłopakiem. Oni też właśnie przyjechali specjalnie na 100 km, żeby po tym szpitalu opuszczonym pochodzić, tak? Więc żeśmy ich spotkali, ale na czwartym piętrze to nie byli oni, bo nie mieliby czasu nawet wejść na czwarte piętro. Więc tam jakieś światło było na tym czwartym piętrze. Ale jak już żeśmy chodzili tam, już nikogo nie było, żadnych głosów nie było, nic nie było, po prostu nic. Tamci to pierwszy raz byli pierwsi z tymi, co wódkę żeśmy pili. Oni tam, ktoś mi się zdaje, ktoś nagrywał coś, czy ktoś nastraszył ich, to musieli być jacyś ludzie lokalni, tamte światło, co będziemy na czwartym piętrze, ktoś się schował i puszczali na przykład, w sobotę może to jest popularny, ten szpital opuszczony, żeby tam się kręcić, łazić, a więc tam ktoś się schował i puszczał jakieś odgłosy, tak, że niby jakieś dziecko płacze czy coś, nie? I ten chłopak wyszedł z pałą do bejsbola, bo mówi, kurde, że ktoś straszy, jego wkurwia, że ktoś... Kurwia, że ktoś nastraszył jego tak dziewczynę, nie? Bo ta dziewczyna naprawdę była w panice. Więc wróciliśmy tam, pochodziliśmy po tym placu, znaczy placu, żeśmy chodzili od pierwszego, drugie, trzecie, czwarte piętro, żeśmy pochodzili po tym szpitalu. Nic tam nie było, nie? Tam pełno jakieś graffiti, nie graffiti. Takie lokalne zbiorowisko. Ktoś se, kurde, chce pochodzić po szpitalu, tak? No to tam idzie na przykład, nie? I ten, nic tam się nie działo tak naprawdę. I co dalej? No nic, no mówię, wyczerpał się, kurczę, telefon mi, więc nie mogę nagrywać. Jedyne nagrania to mam to takie pionowo, co Piotrek nagrywał, więc to wrzucę. Znaczy to rzucę, no widzieliście to. I co dalej? Nic, no wróciliśmy tu, dzwonimy tutaj do tych drzwi, nikt nie odbiera. Jakaś pani mówi, że, ale pan, tam są dwa dzwonki, jeden dzwonek, państwo dzwonią do jakiegoś domu dziecka, nie? Okej, no dobra. Pani odłożyła, więc dobra. Na drugi dzwonek nikt nie odpowiadał, więc mówię, ty, no co? Idziemy tyłem, tak jak żeśmy weszli, tak? Po balkonie. Idziemy tyłem, tak jak żeśmy weszli, po balkonie. Tędy żeśmy weszli, nie? Tym balkonem tamtym, nie? Tym drugim, tak? Tak jak żeśmy zeszli, bo tam jeszcze drzwi te otwarte były z balkonu i żeśmy tak weszli. I tam jakaś pani była. Wyszła, żeby się przestraszona taka, no bo ktoś przez okno wchodzi, tak? Żeby wytłumaczyć już pani, bo to dzwoniliśmy, wszystko zamknięte, więc nie mamy jak wejść, więc weszliśmy po balkonie po prostu do tej, do środka, tej bursy całej, tak?
I pani mówi, no tak, tak, ale ja tu jestem. Tak, mówię, no tak, ale dzwoniliśmy, nikt nie odpowiadał, nie? Czy dzwonek nie działał? No nie, nieważne. Chodzi o to, że śmiechu było to, że ta pani była, żeśmy weszli, ona wystraszona wyszła, co się dzieje, nie? No mówię, no my żeśmy po balkonie, żeśmy weszli. To z powrotem do pokoju wróci. I oto historię, no. Najlepsze momenty oczywiście nie nagrane, bo telefon mi wyczerpał się. Szkoda, szkoda. No dobra, no trudno się mówię. To wkurwia mnie. Dobrze, mam telefon jeszcze na gwarancji, to ja pójdę go wymienić. No prędzej, nie ładuje mi cholera telefon, nie? Telefon mi ładuje do kontaktu, a nie ładuje mi poprzez kabel w samochodzie, czy przez USB na powerbanku, nie? I szkoda, bo to fajne materiały były. Kurwa, fajne materiały. Ja to wszystko nagrał tam. Jakśmy pochodzili po tych wszystkich piętrach opuszczonego tego szpitala. Potem jak żeśmy znowu wchodzili jeszcze przez balkon, żeby do pokoju wrócić. A, no i dzisiaj rano pani wyszła, już obudziła nas, nie? No, powiedziała 10 maksymum, nie? My spaliśmy, mówimy, dobra, tutaj. Nikt tam, nie wiem, najgorszy wypadek. Znowu będziemy zamknięci, znowu przed balkon wyjdziemy, tak? Ale pani nas obudziła. Ta sama taka wystrażona była. Pani nas obudziła, że no dobra, panowie, muszę pozamykać te wszystkie pomieszczenia. Bardzo miła pani. Bardzo miła pani powiedziała, że nie ma sprawy, bierzcie wasz czas, bo tam było po do 10 już. Weźcie, bierzcie wasz czas, nic się nie spieszy, jest okej. Okay. I td, nie? I co? I tak, no i teraz mówię. Nie wiem, gdzie tam Tomek się kręci z tym starem. Jaki plan, ale mówię, tak o trzeciej muszę stąd spadać, bo praktycznie zjechać do Warszawy, wypić ze dwa piwa i spać, bo o 6 rano muszę spadać, nie? Więc taki to był typ. Kurde, dnia wczoraj, tak fajnego. A tutaj placówka opiekuńczo-wychowawcza, to chyba ten dom dziecka, co wczoraj dzwoniłem na to czwarte piętro niby. Bursa, zespół szkół zawodowych Bursa, tam spaliśmy. I tak to wygląda. Fajne miejsce. Naprawdę dziękujemy panu staroście, że po znajomości tak mogliśmy tu się zatrzymać. I kilka ekip było. Była jakaś ekipa stara też. I tam kilka. Tam było może razem z 20 osób. Takich, które na przystawkę tu przyszli. Po znajomości oczywiście, bo normalnie tutaj, z tego co wiem, to chyba tutaj nie wynajmują pokoi, tak, tylko po prostu starostą mówi, no dobra, jak ekipy stara są, no to tam kilku zakwaterować można, nie? Za grosze naprawdę, nie? Jadę zobaczyć, gdzie tam Tomek jest, nie odbiera telefonu. Mam go na mapie, więc gdzieś tu niedaleko na jakimś parkingu są. Zobaczyć, co się dzieje, jaki plan, czy coś się starami gdzieś dzisiaj dzieje, czy to już dzisiaj koniec. Znaczy nie, no dzisiaj koniec, ale tam chyba jeszcze jakaś impreza, coś tam jeszcze chyba ma być. I tutaj taki jakiś cały 75. rocznicę od wizyty starostwa pod Politechniką Warszawską. Cały show taki. Jeśli cały czas uczestniczy w zlocie, zresztą w wielu imprezach, nie tylko teraz, ale u nas koledzy są po raz trzeci. Bardzo za to dziękujemy. To jeden z najwspanialszych pojazdów w naszym zlocie. Brawa dla Oestekonii Wielgolewskiej Kierowni. O, Jurek. Samochodów z OSP Puli Wielgolewskiej. Dobra, idę do Biedronki coś kupić na dzisiejszy wieczór, żeby coś mieć gotowe, wypić. Znaczy wypić coś do jedzenia. A po drodze piwo jeszcze dokupię, tam 2-3 piwa wypiję dzisiaj wieczorem i rano wstać, więc bez szaleństwa. Takie sygnały do nas napływają z całej Polski. Wiele osób znamy na tę organizację. Dziękujemy za to. Postaramy się jeszcze lepiej w przyszłości. Nie wiem, tu się coś waży, czy nie?
Nie wiem, kurwa, naklejek nie dają, więc nie wiem. Serek. Plastrach kanapkowy. Jakiś, mówię, jakiś ser muszę wziąć. Może do Kanady jakieś sery wezmę. Sery można mieć w Kanadzie. Wędliny nie można. Zakupy zrobione na dzisiaj. Na wieczór to coś do Kanady wezmę. I koniec, skończymy nasz pobyt niestety. Szybko zleciało. Konwój. Trochę jest tych samochodów.
Trochę jest. Jak na Kubie te polskie małe wiatry. Tutaj po staremu. Ona jest Renault 5. Koreczek. Hej! Można zdjęcie? No można, można. Czekaj, tylko tutaj blokujesz ten. No. Jeszcze ostatnia prosta do Starachowic. Tam coś się będzie jakieś działo. Podjedziemy, pogadamy, posiedzimy chwilę. Tam coś też jakieś małe zawody mają być. No i nie wiem. Mi się wydaje około 4:00. No ja będę musiał się zbijać, więc... Zanim do Warszawy się dojedzie, tego, tamtego. Zakupy mam przynajmniej zrobione na wieczór. Muszę się dotankować, piwo jakieś kupić. I co? I nic, no. I oto to był taki pobytu w Polsce niestety, no. Ale jaja, to jest jakaś kolejka wąskotorowa. Przejeżdżaliśmy przez tory, ja tak mówię, kurde, jakiś taki, myślałem, że to może tramwaj, a to jakaś mała kolejka wąskotorowa. Marcule! Marcule! Jest jakaś cienia Marcula! Nie ma. Jedziemy dalej. Więc jakaś kolejka wąskotorowa, turystyczna prawdopodobnie, nie wiem, wyobrażam sobie. Tutaj ten... Tutaj Piotrek jedzie jakąś okrężną drogą do Starachowic. Tam duży korek był z tymi starami, z tym całym zlotem. Jaj, tirówkę widziałem. Kurde, jakaś taka przyciemniana. Jakaś cyganka, rumunka czy coś. Kurde, nie zdążyłem nagrać. Jedno co muszę powiedzieć, ten samochód to jest jeden wielki muł. Zero przyspieszenia, zero rozpędu, zero wszystkiego. Ja nie wiem ile to ma koni nawet. Ale no, dawno nie jeździłem takim słabym samochodem, nie? Taki raz pamiętam chyba z 4 lata temu, 5 miałem Toyotę taką. Podobne. No zero rozpędzenia dosłownie, zero rozpędzenia. Ech, te polskie drogi. Jak to Anita powiada, ech. Kurde, uwielbiam Polskę. Ech, za krótko! Lara jasna. Tu jest ta kolejka wąskotorowa, czy ta taka... nie wiem, turystyczna jakby. Jechała, widziałem, że jechała, nie nagrałem jej, nie zdążyłem nagrać i tam nikogo nie było w tej kolejce, więc nie wiem, czy oni testują, co tu się dzieje, nie? Jak to działa ta kolejka. Ciekawy jestem, bo bardzo fajnie to wyglądało. 3 wagoniki, taka malutka lokomotywka. Szukamy, gdzie jest ten pokaz. Nie wiem, co to jakiś pokaz czegoś tam. Przeciąganie, czy... Co to ma być za pokaz? Techniczna jazda. Techniczna jazda. To chyba to między słupkami, czy coś takiego. I tak zastanawiamy, że to będzie muzeum gdzieś obok. Ej, moja kochana Polsko. Kurczę. Chociaż te 4 dni spędziłem. Za krótko. Ale chociaż to ono. Chociaż to. Widzew Warsaw Fans. No tam już widzę.
Stariurka, co tutaj będzie się działo? Fajna ta impreza, tego stara. Co tu będzie się działo? Już mikrofon działa. Tak, ja widzę tu Państwa zainteresowanie. Nieprzypadkowo postawiliśmy koło tego podwyższenia. Stara 20 i stara 21, czyli najstarsze środek zostawiamy dla pojazdów, które będą uczestniczyć w próbach szybkości. Szybkości też w salonie zrejestrujemy hamowanie. To z tego samego roku 1983. Jeśli ma oryginalną rejestrację, to jest z 1983 roku. Ta czarna seria. Tak, KIZ wtedy taka seria. Z lalą. Co chciała mieć księcia, lecz ja nie jestem. I uderzają w ścianę. Z tyłu. Tomek? Widziałem widzów przypadkowo. Witam. Tak, nagadamy, siedzimy, nie? Ktoś mnie znowu rozpoznał, tutaj samochodem jechał w tym. O, to nagrane już to było. Tak, nagrane. Nagrałem, akurat coś tam gadałem i mówisz no. Zdjęcia, mówię, ty, ale blokujesz, no. Dawaj, tutaj zrobimy jakieś pogadamy, nie? Tak, co siedzimy, gadamy, jakieś tam zawody są i co? Nie, chcesz pozdrowić kogoś? Staren 200, rocznik 1986. Tutaj następny kolega przyszedł z dziewczyną. Hej. Cześć, cześć. Tak, mówię, siedzimy, gadamy. A słuchaliśmy w międzyczasie. Ktoś nie rozpoznaje. Czy jednak jeszcze nie jest tak źle? Piosenki o naszych starach ze Starachowic. Dalej jeżdżą. Star 3W200 już na starcie próby zrywu hamowania. Zobaczymy, jak tu pójdzie. A tu widzę strażacy. Podjeżdżają z OSP w Gniezdowie, to jest powiat Opole Lubelskie. Bo to jest duży, duży pojazd. Być może będzie musiał gdzieś cofać, zawracać. No objechał pachołek niestety. Okraczył go, musi cofnąć. Ale zobaczcie Państwo, mamy okazję, żeby zobaczyć stara 1466. Nie widzieliśmy go, bo tych starów powstało ledwie 250. Część wyjechała na eksport z kraju. Trochę było w wojsku, tam kilkadziesiąt w służbie cywilnej. Stara 1466 nie oglądamy na co dzień. Dziś mamy okazję. Ten samochód jest samochodem wyprawowym przygotowanym. Zabrali nas w ten podróż. No i Jurek wyhamuje, wyhamował. Mierzymy odległość. Jak wygląda ten piękny wóz? Już z innej trochę epoki niż Star 266, z inną konstrukcją. A ja dopowiem jeszcze w międzyczasie. Proszę Państwa, za mną stoi Starachowicka Kolej Wąskotorowa. Ona w tej chwili nie jeździ do Lipia. Wobry nam uszkodziły po prostu torowisko. Prace trwają, ale tą koleją będziemy jeździć. Będziemy jeździć. To ja mówię o tej wąskotorowej, ale ja widziałem... Inne wagony, jest kilka takich na pewno jeździ. Inny zestaw. Jak przejeżdżałem, a ten zestaw takie małe wagony, na tory będzie jeździł. To są takie duże wagony. We wrześniu. Patrzymy, jak radzi sobie 244. Thank you.
Starów 844, jak napisał pan Sławek Sopan, jeden się ostał. Klubu Pileckiego, Stowarzyszenie SHL Fakty, Historia, Polski Związek Motorowy w Kielcach, grupa facebookowa Starem 266 dookoła świata, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Park Kultury w Starachowicach, Automobil Klub Wrocław, Zmagania Samochodów Osobowych, Klub Zapobiega Syrena R20. Syrena R20, pan Krzysztof Grona. Słyszałem jest ten motorower. Kiedyś, co pamiętam. O, Harley nawet. Transbud, mój dziadek pracował w Transbud Rumia. Idę podpisać multiple. Tego mówię, to ja? Wiesz co? No dobra, idę podpisać multiple. Siadaj. Siadam. Markera dawaj. Jezus, naprawdę. Weź to. A to już leci, nie? Podpis. Jezus, naprawdę. Dzięki ślicznie. Wiesz, jaką wartość sama teraz została? Och, tato, nie, to ja, bardziej straciło na wartości. Nie. Bardziej straciło na wartości. Sentymentalność dla mnie. No chyba, że jako pamiątka na spotkanie, to okej, okay, ale żeby... Spotkanie. Chciałem, mam. Jezu, no dzięki. Wariat, no. Nie wariat, po prostu. Uwierz mi, dla niektórych to jest bardzo dużo, dla mnie to jest bardzo dużo. No nie, no mi jest miło i głupio zarazem, nie? To jest dla mnie... Dzień dobry, witam wszystkich. To jest zaczkora, wiesz, się nie zmywa, nie myje się. No mi tego właśnie najgorzej, szkoda mi tego. Czyści, słuchaj, to jak zechcę, to ja sobie mogę wyciągnąć, nie zrobić drugie i sobie w domu powiedzieć. Aha, czyli w razie czego jak coś to można. No dobra, to już się lepiej czuję. To jest wyciągalne. Aha, no to już trochę lepiej. Uwierz mi, myślałem nad kierownicą. Do, tutaj dobrze jest, jak to można wyciągnąć i tego, dobra, dobrze jest, dobrze jest. Przez dwa. Pan Kazik z nami od początku, ale co? Nie Kopciuszek, tylko Kup Ciuszek. Dobra. Zawijamy się. Żegnam Polską.